Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. W zeszłym roku w grudniu pojawia się teoria stworzona przeze mnie i moją kumpę Aragonę, mówiąca o tym, jak naszym zdaniem powinno się zakończyć uniwersum The Caster World. Na wstępie chciałbym z tego miejsca, w imieniu swoim i Aragony, bardzo serdecznie wam podziękować za tak dobry odbiór tej teorii. Jest nam z tego powodu bardzo miło, że materiał taki inny od reszty, a do tego związany z, jak to powiedziałem, bajką naszego dzieciństwa, tak wam się spodobał. I jak możecie zobaczyć po tytule dzisiejszego odcinka, nie jest to jeszcze koniec. Mianowicie jakiś czas temu Aragona przyszła do mnie z propozycją na zrobienie Theory Door Caster 2, a jako że ten pomysł był równie dobry jak poprzedni, no to nie pozostało nam nic innego, jak się za niego wziąć. Tym razem jednak teoria, którą wam przedstawię, może wydać się trochę szalona. Mianowicie naszym zdaniem Milton, jeden z głównych bohaterów The Caster World, nie jest postacią z Minecrafta. Say what? I wiem, brzmi to absurdalnie, ale uznaliśmy z Aragoną, że są na to szanse. I w dzisiejszym odcinku spróbuję wam to udowodnić, także bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy od tego, skąd rodziła się w ogóle u nas taka myśl. Ano dlatego, że jakby się tak dokładniej przyjrzeć Miltonowi, to jest on dość wyjątkowy i wyróżniający się na tle innych postaci z DW. Chociaż był bardzo podobny do ojca, to jednocześnie jakoś nie pasował do tego świata i zawsze interesowało go życie poza nim, gdzie Sid aż takie potrzeby nie miał, chociaż również był związany z ziemią, a nie w takim stopniu jak jego syn. I patrząc na już jego początki w uniwersum, to od razu możemy tą jego wyjątkowość zaobserwować. Konkretnie w tym, że od maleńkości był pilnowany przez wojsko oraz swojego wujka Kaiko, a zanim poszedł do szkoły, to najprawdopodobniej nie miał przyjaciół i spędzał czas tylko z mamą, więc generalnie wygląda to trochę tak, jakby był trzymany w zamknięciu. Dodatkowo dziwi fakt, że Milton, będąc synem Sida, czyli wielkiego bohatera, gdy finalnie wyszedł do ludzi, to nikt go nie rozpoznał, co raczej powinno się wydarzyć, a oprócz tego od każdego, kto na niego wpadł, usłyszałby pytanie na temat ojca. W sumie śmiesznie to wygląda, patrząc na to, że pierwsza seria Miltona, czyli Sidfence 2, inspirowana jest Harrym Potterem, gdzie właśnie Harry'ego każdy znał, a on nie wiedział, o co chodzi. Więc jeszcze bardziej dziwne jest to, że takie coś nie miało miejsca z naszym małym leniwoludziem. Idąc dalej, w trakcie kolejnych odcinków, Milton po jakimś czasie nauki w szkole postanowił udać się na przygodę, w trakcie której zadomowił się w porcie oraz szukał domu Sida. Tutaj mamy podejrzenia, że choć mało kto wiedział o tym, co chłopiec zrobił, to chociażby Kaiko obserwował go z ukrycia i pilnował, żeby nawet wtedy nic złego mu się nie stało. Odcinku spod serii Milton Siadami Ojca niestety nie mogliśmy znaleźć, ale Aragona próbująca sobie przypomnieć, co dokładnie się tam działo, przypomniała sobie o tym, że w jednym z odcinków pojawił się mały easter egg, mianowicie na liście graczy oprócz Miltona widniał Kaiko. A na samym końcu Sidfence 2, kiedy Sidowrat, nawet nie wiadomo konkretnie dlaczego, chciał zabić Miltona, to ponownie do walki rzucił się generał Wrzeszcz z całym swoim wojskiem oraz właśnie Kaiko. Finalnie obaj umarli, broniąc chłopca, niestety też doprowadzając do śmierci bestii i zniszczenia planety. A dr Gasking, gdy zaplanował akcję ratunkową, żeby Milton i jego przyjaciele z portu przeżyli, to wszystkich poza naszym głównym bohaterem zabrał na swój statek, natomiast Miltona wsadził do rakiety. I tu nasuwa się pytanie, dlaczego? Czy było to konieczne, żeby leniwoluć leciał osobno, czy nie mógł razem z pozostałymi pozostać na statku? Tutaj nasza myśl jest taka, że Gasking chciał mieć absolutną pewność, że przynajmniej Milton przeżyje, co oznacza, że pod jakimś względem był on istotniejszy niż wszyscy. Na całe szczęście udało mu się przetrwać i po wybuchu jego ziemi oraz krótkim pobycie w kosmosie, Milton stworzył nową planetę, a na niej przeżył kilka kolejnych przygód, aż do tej najważniejszej, czyli wylotu na Ziemię. I tu trzeba podkreślić to, że opuszczenie swojego świata było nie lada osiągnięciem. Fakt, że później bez żadnego problemu dokonał tego również Gabyś, jednakże Milton był pierwszą postacią, która przekroczyła granice dwóch światów. Ale czy aby na pewno? No bo tak, Milton jest synem Sida Leniwca oraz Patrycji, dziewczyny, którą poznaliśmy, gdy była uwięziona w wieży pod postacią wróżki. Sid ją uwolnił oraz przemienił w człowieka, oczywiście jak to zwykle bywa w bajkach, po całkiem prawdziwej miłości. Później wzięli ślub i żyli długo i szczęśliwie, przynajmniej do czasu, dopóki nie pokłócili się podczas pobytu w Hogwarcie, a potem podjęli decyzję o rozstaniu. I według tego, co powiedziała Patrycja, próbowała ona się skontaktować z Sidem, lecz ten nie odbiał od niej telefonu, więc jedyne co mogła zrobić, to napisała do Leniwca list, w którym poinformowała go, że będą mieli syna. I tak szczerze mówiąc, to pomimo tego, że było nam dane spędzić z Patrycją dużo czasu w trakcie trwania kilku różnych sej, to właściwie nie wiemy o niej zbyt wiele. Nie mamy żadnych informacji, co się działo z nią przed przemianą we wróżkę, ani dlaczego w ogóle do tej przemiany doszło, w sensie dlaczego Ogrzyca postanowiła tego dokonać, oraz dlaczego i przez kogo została zamknięta w wieży. Dodatkowo dziwi fakt, że nikt w tej okolicy o Patrycji nie słyszał. Mieszkający nieopodal jej wieży Drorowie, podróżnicy szukający Widzolandii, na bank przebywali tam od dłuższego czasu, a mimo to ani razu nie zetknęli się z dziewczyną, bo w przeciwnym razie podjęliby jakąkolwiek próbę, żeby uwolnić się z wieży. Jednym słowem, Patrycja jest chodzącą zagadką. I to nie tylko w kwestii jej pochodzenia, a również jej dalszych losów. Ostatni raz na ekranie widzimy ją na początku Sidfence 2, gdy odstawiła Miltona na pociąg i potem już jej więcej nie widzimy. Ewentualnie ktoś o niej wspomina, ale w żadnym wypadku nie pada informacja o tym, co się stało z Patrycją po wybuchu Ziemi, więc nie wiemy, czy przeżyła, czy nie.
I mamy pewną, dość odjechaną propozycję na rozwiązanie zagadki Patrycji. Mianowicie, że pochodziła z Ziemi i to ona jako pierwsza trafiła do Minecrafta. Mogło być tak, że dziewczyna całkowitym przypadkiem znalazła kilka gaści Proszkumiko i dzięki niemu wylądowała w kwadratowym świecie. A że była ona pierwszą w historii podróżniczką międzywymiarową, to nikt nie był świadomy, że ktoś z innego świata może znaleźć się w Minecrafcie i w efekcie nikt o niej nie słyszał. I po przybyciu, gdy Patrycja rozglądała się po miejscu, w którym się znalazła, trafiła na ogrzyce, a ta, ze strachu przed czymś nieznanym, rzuciła na nią klątwę, tym samym zmieniając ją we wróżkę, a później ona lub ktoś przez nią do tego wyznaczony zamknął ją w wieży, żeby na pewno bestia, pod tym Patrycja była w oczach ogrzycy, nie mogła zrobić niczego złego. Później odbywa się cała historia z jej udziałem, czyli poznanie Sida, wielka miłość, narodziny Miltona itd., aż do wspomnianego wcześniej wysłania syna do szkoły. Natomiast później, według nas, Patrycja postanowiła powrócić na Ziemię. Skąd taka decyzja, do tego jeszcze wrócimy. W każdym razie, gdy Milton znajdował się już w Hogwarcie, dziewczyna użyła Proszkumiko i znalazła się z powrotem w naszym świecie. Zatem zbierając to wszystko, o czym wam jak dotąd powiedziałem, Milton miałby być tak zwanym synem dwóch światów, gdzie jego matka pochodziła z Ziemi, a ojciec z Minecrafta. A to nie dość, że nadaje o wiele większy sens temu, dlaczego Milton był leniwoludziem, to czyni go bardzo wyjątkową postacią. Ale co w ogóle ta wyjątkowość mu daje? Przede wszystkim bycie bardzo schwytywanym przez wiele różnych postaci, głównie złych. Jednak o ile Vlad i Yui najprawdopodobniej nie zdawali sobie sprawy z tego, kim naprawdę jest Milton, a ich motywacją do pozbycia się go było zlikwidowanie głównego bohatera fabuły, o tyle wysoce prawdopodobne jest to, że świadomy tego wszystkiego był Sar. Nasz pomysł na to, skąd miałby się dowiedzieć, jest taki, że gdy Patrycja trafiła do Minecrafta za pomocą Proszkumiko, to wywołało to swego rodzaju zakłócenie na skalę multiversalną, a więc dotarło on również do niego. Postanowił zbadać tę sprawę i dzięki temu odkrył, co i w jaki sposób dziewczyna uczyniła i wyczuł w tym szansę na swoją upragnioną zemstę na Michale. Od nas złoża Proszkumiko w swoim świecie i z jego pomocą wysłał do Minecrafta kilka botów na przeszpiegi. Te odnalazły Patrycję i ją obserwowały, ale pod żadnym pozorem nie wolno było im ingerować w jakiekolwiek wydarzenia, bo to mogłoby zakłócić misję. Dlatego robiły to z ukrycia, przez co nie dane nam było ich zobaczyć. Życie toczyło się dalej, aż do momentu podjęcia przez Miltona decyzji o udaniu się na Ziemię, co Sar uznał za idealną okazję do wcielenia swojego planu w życie, gdyż leniwoluć, opuszczając kwadratowy świat, mógł stać się o wiele łatwiejszym celem do zdobycia. No i tak faktycznie było, ponieważ gdy Milton opuścił Minecrafta, to nie dość, że stracił kontakt z doktorem Gaskinem i nie ma możliwości powrotu do domu, to na naszej planecie, pomimo całego treningu, radził sobie beznadziejnie. I myślę, że gdyby nie pomoc Oi i jej taty, to chłopak dość szybko zakończyłby swoją przygodę. Na całe szczęście, według naszej propozycji, na Ziemi znajdowała się również Patrycja, jego matka, która po całej sytuacji ze znalezieniem się w Minecrafcie na pewno zdawała sobie sprawę z poczynania od Sara i postanowiła powrócić na Ziemię, żeby mieć planetę na oku. A skoro była takim, powiedzmy, obserwatorem, to również musiała wiedzieć o tym, że jej syn przekroczył barierę dwóch światów i gdy tego dokonał, postanowiła mu w jakiś sposób pomóc. Jednakże w strachu przed ściągnięciem uwagi Sara nie robiła tego otwarcie, tylko trzymała się na uboczu. Tutaj bezapelacyjnie to ona powiadomiła Sida o tym, co się stało z Miltonem. Stary niewiec nie ma możliwości dowiedzieć się o całej sytuacji w inny sposób niż od Gaskina, a jednak mimo to w serii MWPZ oraz później w książkach możemy zauważyć, czy wiedział o tym przed przybyciem na stację orbitalną, ku zaskoczeniu doktora. A że nie zostało nam zdradzone, w jaki sposób się o tym dowiedział, to możemy uznać, że dostał informację z tajnego źródła, czyli właśnie na przykład od Patrycji. Dodatkowo też, choć nie musiało to mieć miejsca, mogła ona poinformować Ole, na przykład podrzucając jej list o dokładnej lokalizacji Miltona, gdyż z informacji, którą Gaskin przekazał widzom, mogli oni poznać jedynie współrzędne rozbicie się leniwoludzia, ani znali jego dokładnego położenia, przez co mogli mieć problem w jego odnalezieniu. I powiedziałem, że nie musiało mieć to miejsca, ponieważ równie dobrze Ola mogła sama odnaleźć swojego idola. Skoro była córką leśniczego, to miała bez problemu poruszać się po lesie, więc dlatego obie opcje są prawdopodobne. No dobrze, ale to czego w takim razie Sar chciał od Miltona? Dlaczego aż tak bardzo się nim interesował? Nasza propozycja jest taka, że skoro Milton był synem dwóch światów, to drzemała w nim potężna siła, która dawała mu ogromne możliwości, a ta zapewne również przydałaby się Sarowi. A do czego konkretnie miałby ją wykorzystać? Widzimy tutaj kilka opcji. Po pierwsze, przez fakt posiadania takiej mocy, Mroczny Rod widział w leniwoludziu idealnego kandydata na swoją prawą rękę. No bo wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Sar jakimś cudem sprawił, że Milton aktywowałby swoją moc i dzięki temu stał się silnym wojownikiem, nawet silniejszym niż gdyby był magma Miltonem. Posiadanie kogoś takiego u swojego boku dawałoby Sarowi ogromną przewagę i o wiele ciężej byłoby go powstrzymać. A kto wie, może nawet taki silny Milton kiedyś zająłby jego miejsce i rządził światem. Dobra, może dotyjemy trochę za daleko, ale w sumie to czemu nie?
A po drugie, co do kwestii zemsty na Michale, to zapewne Sar chciałby udać się na naszą ziemię i to nie sam, lecz z całą armią. A jak wiadomo, z podróżami międzywymiarowymi bywało różnie i myślę, że przetransportowanie całego wojska mogło być niemożliwe. Z tego powodu Sar potrzebował jakiegoś źródła energii, które zasiliłoby portal, a nie mógł być to proszek Miko, który w takim wypadku mógł okazać się za słaby. Za słaby jednak nie okazałby się Miton, który mógłby wykorzystać do tego moc dwóch światów. Ta byłaby wystarczającym źródłem energii, by przez portal mogła przejść na raz cała armia. A do tego Miton mógłby kontrolować przepływ mocy do portalu, żeby przypadkiem nie doszło do przeciążenia, a tym samym zniszczenia. Bo gdyby jednak stało się tak, że Miton nie chciałby współpracować z Sarem, no to ten by go podświatował, wziął jego serce i użył go jako źródła zasiania portalu. Tylko że wtedy ciężko byłoby kontrolować przepływ mocy, więc żywy Miton w tym wypadku byłby bardziej przydatny. No albo ewentualnie zrobiłoby się z niego drugiego Gaskina. Też byłoby okej. No i tak właśnie wygląda nasza trochę szalona, trochę absurdalna teoria. Zatem to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i napiszcie w komentarzu, co myślicie. Po prostu standardowo komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. I na koniec ponownie chciałbym w imieniu swoim i Argony wam podziękować za obejrzenie zarówno poprzedniej, jak i tej teorii. Nawet jeśli w tej drugiej aż za bardzo puściliśmy wodze fantazji. Jednakże będzie to już ostatnia teoria do recasty na tym kanale, gdyż kolejne, również autorstwa mojego i Aragony, ale i nie tylko, pojawiać się będą na kanale fandomu do recasty. Tym samym, na którym w zeszłym roku pojawił się dokument streszczający całą fabułę do recasty World. Na obecną chwilę, jeśli wszystko dobrze poszło, to na kanale fandomu możecie znaleźć teorię autorstwa Miro na temat tego, dlaczego Władimir te razy wracał. Natomiast mnie, jak na razie, możecie usłyszeć w ramach podcastu Grzyby, który prowadzę razem z Siu i Miro. Ale oprócz tego mamy już kilka pomysłów na nowe teorie, tym razem już też dołożył swoją cegiełkę i myślę, że będą one równie dobre jak te, które dotąd wam przedstawiliśmy. Także zapraszam serdecznie, link do kanału fandomu znajdziecie w opisie. No i widzimy się jeszcze niedługo w kolejnych filmach i ponownie, tak jak powiedział Michał, pamiętajcie, będzie dobrze. Przecież zawsze było. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa, pa.